Szanowni Państwo, przyjrzyjmy się teraz narzędziu do obracania obiektów. Narzędzie to dostępne z poziomu trybu obiektowego. W przypadku, gdy mamy zaznaczony jakiś obiekt, jest reprezentowane przez taką fajną ikonkę, która przypomina troszeczkę wygląd pralki automatycznej. Jeżeli klikniemy w taką ikonkę, to naszym oczom ukaże się taki fajny widżet, który może być dosyć spory. U mnie jest on dosyć mocno rozskalowany, który przy obracaniu obiektu za pomocą wciśniętego kółka myszy będzie nam się tak fajnie zmieniał. Jak widać te kreski tutaj, no czasami widać, czasami ich nie widać. Przeskakują tak ciekawie dosyć, jak widzicie. To jest widżet, który służy do obracania. A więc jeżeli wezmę sobie za któryś z tych łuków i pociągnę, to będę mógł obrócić kostkę. Dodatkowo w lewej górnej części ekranu pokazywany jest kąt obrotu. Tutaj na polu, gdzie jest Object Mode, zmienia się to pole na kąt, o który obracam taką kostkę, ewentualnie inny obiekt. No i mogę sobie również z panelu obiekt wyświetlić te wszystkie obroty w postaci kątów. Mogę też kliknąć bezpośrednio w obszarze tego białego kółka. Samo kółko pozwala obracać mi obiekt w płaszczyźnie ekranu, w osi prostopadłej do tego ekranu, ale mogę też kliknąć gdzieś tutaj pomiędzy tymi łukami. Tu jest taki szary, jasny obszar, który pozwala mi włączyć trackball rotation. I teraz, gdybym chciał aktywować takie obroty z klawiatury, to jest to dosyć proste. Klawiszem, który aktywuje obroty w ogóle, jest klawisz R. Jeżeli wcisnę R, to w tym momencie jestem w trybie obracania i teraz ruszanie myszką powoduje, że obiekt się obraca. Zwróćcie też uwagę na to, gdzie znajduje się myszka wtedy, kiedy wciskacie ten klawisz R. Na przykład, jeżeli będę miał myszkę na tym środku obiektu, czyli blisko centrum, wcisnę R, to te obroty będzie bardzo trudno kontrolować. Tutaj ten obrót jest gwałtowny i tak naprawdę nawet nie wiem, o ile mi się obraca ten kostek, ponieważ jestem bardzo blisko centrum, a więc każda drobna zmiana natychmiast przekłada się na wielką zmianę w obrocie. Natomiast jeżeli mysz będę trzymał trochę dalej od centrum i wcisnę R, to teraz mam znacznie lepszą kontrolę nad tym, jak szybko się ten obiekt obraca. Jest to taki często spotykany błąd u początkujących, którzy chcą obrócić sobie obiekt, trzymają myszkę nacelowaną na centrum obiektu, wciskają R, no i później nie mają nad tym kontroli. Jeżeli jednak ten obrót jest za szybki, albo macie bardzo duży obiekt i obrót nawet niewielki jest zbyt duży, to można wcisnąć R, a następnie obracać tą kostkę, wciskając jednocześnie klawisz Shift. I wtedy ten obrót robi się znacznie, znacznie bardziej powolny. Shift po prostu powoduje, że obracacie taki obiekt 10 razy wolniej. Przykładowo, jeżeli będę obracał teraz bez Shifta, to widzicie, jaki ten obrót jest szybki. Teraz jak wciskam Shift, zobaczcie, ruszam tak samo myszą jak wtedy, a jednocześnie sama kostka porusza się bardzo niewiele. Jednak, aby mieć pełną kontrolę nad obrotami, lepiej trzymać mysz w pewnej odległości od środka i wtedy na pewno będziecie mogli spokojnie obrócić taką kostkę, dokładnie tak jak chcecie. Teraz mówiłem o tym obrocie typu view, czyli teraz jak za białe złapię, to obraca się w widoku, i obrocie trackball. Tutaj mogę kręcić na różne sposoby. Na czym polegają różnice w tych obrotach? Otóż jeżeli będę miał kostkę ustawioną na przykład w ten sposób i zobaczcie, pokręcę za to białe kółko, to kostka obraca się tak, jakby to była kierownica. Kierownica, czyli tak jak w samochodzie, kręcę w lewo lub w prawo i mam obrót w osi prostopadłej do ekranu. Natomiast jak złapię za ten obszar gdzieś pomiędzy, to w tym momencie wyobraźcie sobie, że ta kostka zamienia się w taką kulkę i wtedy mam rzeczywiście obrót taki skośny. Trochę może on działać jak obrót kierownicy, jeżeli złapię gdzieś z boku, ale najczęściej będzie to obrót takiej piłki tak naprawdę i kręcąc lewo-prawo mogę tą piłkę kręcić w różne strony. Na tym polega różnica między tymi dwoma sposobami obracania, między białym kółkiem i tym szarym obszarem po środku. Aktywowanie takich obrotów z klawiatury jest proste, czyli obrót typu białe kółko, view, w płaszczyźnie tego ekranu robię przez R, a jeżeli wcisnę R i później jeszcze raz R, to w tym momencie włączam obrót typu trackball. Podwójny R to jest po prostu obrót trackballowy. Oprócz tego mogę również obracać o podany z góry kąt. Jeżeli na przykład wcisnę R, a potem wpiszę 45 stopni, bez żadnych stopni, tylko liczbę 45, to zobaczcie, że w tym momencie mam tutaj 45 wpisane i jak wcisnę Enter, to kostka zostanie już tak obrócona. Obrót następuje po wpisaniu tego kąta w płaszczyźnie ekranu, czyli w tej osi prostopadłej do ekranu. W tym przypadku to jest oś Y. Jeżeli się obrócę z kostką na przykład tak, to jest mój obrót widoku i teraz użyję opcji R i wpiszę 45, to obrócę znowuż kostkę 45 stopni, ale w płaszczyźnie znowuż tego widoku konkretnego. Więc jak widok będę zmieniał, to cały czas ten sam obrót będzie wywoływał mi różne orientacje tej kostki. No bo teraz musimy odróżnić coś takiego jak obracanie od orientacji. Obrót
Jest to zmiana orientacji. Natomiast sama orientacja to jest sposób, w jaki ta kostka stoi w układzie współrzędnych. I obecnie jej orientacja jest dana przez takie trzy kąty, wyrażone przez obrót na osi x, y, z i na razie te obroty wynoszą 0. Jeżeli przeciągnę tutaj suwak, to mogę obrócić kostkę na osi x o jakiś kąt i wtedy jej orientacja się zmieni. Dodajmy teraz zamiast kostki na przykład małpkę, abyśmy widzieli dokładnie, jak te obroty mogą wyglądać. Tak wygląda na razie moja małpka. I teraz zobaczcie, jeżeli obrócę taką małpkę na przykład o 45 stopni na x, to ona patrzy teraz w dół. Jest to dosyć zrozumiałe, bo to jest akurat taki kąt teraz. Jak następnie obrócę małpkę o 45 stopni na y, to ona się dodatkowo jeszcze trochę przekręci i później obrót 45 stopni na osi z, no to jest obrót jeszcze jakiś tam. Teraz masz taką dziwną orientację. Nieźle. Tak czy inaczej, tego typu obroty liczone są przez blendera teraz w taki dziwny sposób, że blender zawsze ten obrót, zawsze bez wyjątku, traktuje w ten sposób, jakbyśmy najpierw obrócili na x, później na y, później na z. Nawet wtedy, kiedy wprowadzimy jakiś losowy obrót zupełnie z kapelusza. W tym momencie nadal kolejność tych obrotów była wewnętrznie, matematycznie liczona jako najpierw x, później y, później z. I teraz ta kolejność obrotów jest dosyć istotna, ponieważ może się okazać, że czasami matematycznie lepiej jest policzyć tą kolejność obrotów w inny sposób. Na przykład najpierw obrócić wokół z, później wokół x, a później wokół y. Gdybym takie coś chciał zrobić, to w tym przypadku muszę zmienić kolejność obrotów za pomocą tego parametru mode. I tutaj mam teraz orientację małpki taką, mam nadzieję, że coś się zmieni. Mogę wybrać sobie inną matematyczną kolejność obrotów, tak jak powiedziałem, z, x, y albo z, y, x na przykład. Sprawdźmy i zobaczcie, małpka drgnęła. To oznacza, że mimo tego, że te kąty tutaj są dokładnie takie same, to jednak zastosowanie matematyczne obrotu najpierw wokół z, później y, później x albo w jakiejś innej kolejności wpływa na to, jak ta małpka jest zorientowana. To będzie widać, myślę, że najlepiej wtedy, kiedy ustawię kąty 45 stopni. Zobaczcie, teraz jest tak przekręcona. Wybiorę sobie teraz na przykład x, y, z, kolejność wykonywania obrotów i zobaczcie, jak teraz wygląda. Teraz jest przekręcona znacznie inaczej. Jeżeli będzie kolejność obrotów x, z, y, znowuż mam inną orientację, później y, x, z, jeszcze inną i tak dalej. Mimo tego, że zauważcie, obrót na każdej osi jest dokładnie ten sam. Przyznam się szczerze, że dla mnie to kiedyś była ogromna niespodzianka. Myślę sobie, no dobrze, ustawię sobie małpkę, obrócę ją w ten sposób i będzie git majonez. Ale tak naprawdę to jest jeden tylko z obrotów, który można wykonać. Jeżeli chciałbym matematycznie liczyć taki obrót, to muszę mieć kolejność obrotów w każdej osi i ona jest tutaj właśnie możliwa do ustalenia. Więc na razie w uproszczeniu powiem tylko tyle, nie będę więcej wchodził w szczegóły. Pamiętajcie, że obrót o ten sam kąt wszędzie, na przykład 90 stopni, to nie jest zawsze to samo. Ok? Jeżeli teraz wybiorę inną orientację, proszę bardzo, bam. No i teraz tak na chłopski rozum, jak to zrozumieć? Wyobraźcie sobie, że idziecie po chodniku i nagle skręcacie w lewo, a później skręcacie do góry. Oczywiście to nie jest możliwe, przynajmniej w naszej normalnej przestrzeni. Gdybyście chodzili po jakiejś stacji kosmicznej, to rzeczywiście takie coś mogłoby się udać. To jest różnica, niż jakbyście najpierw szli prosto, a później skręcili do góry, a później w lewo. Doszlibyście do tego samego miejsca, bo drogi tutaj są tak same, ale mielibyście zupełnie inny obrót. I to jest właśnie coś, co w tych obrotach tutaj ma znaczenie. Oprócz tych opcji, które tutaj ustawiłem, tych x, y, z i tak dalej, wszystkich sześciu kombinacji, mamy również możliwość wybrania axis angle. I w tym momencie, zobaczcie, nic się nie zmieniło, ale jak wybiorę sobie tego typu tryb obrotu, to mam tutaj obroty zdefiniowane przez cztery współrzędne. Dokładnie, to jest prawie czwarty wymiar. I teraz o co tutaj chodzi? Otóż te obroty zdefiniowane są jako obrót wokół osi. Teraz oś jest dana przez współrzędne wektora x, y, z. W tym przypadku to jest oś, która jest zwrócona w kierunku osi y, czyli to jest taka sama oś jak ta oś y tutaj. I teraz wokół tej osi mogę obracać swoją kostkę. Na przykład, nie kostkę, przepraszam, tylko małpkę. Na przykład 45 stopni, proszę bardzo, obróciła się. Ok? W ten sposób jest to dosyć proste. Ale mogę mieć również inną oś. Obrót 45 stopni, a oś może być związana z osią z na przykład. I teraz małpka ma inną orientację. Tak jak widzimy, jeżeli popatrzę na nią od góry, to tutaj rzeczywiście widzimy, że przekręciła się 45 stopni, patrzy teraz na ukos w prawo. Oprócz tego typu opcji mogę wybrać sobie również tryb obrotu zdefiniowany przez tak zwane kwaterniony. Kwaterniony to są zmienne, określające obrót w przestrzeni trójwymiarowej, ale same jako takie są czterowymiarowe. I zobaczcie, ten prosty obrót
dany przez wektor 001 i kąt 45 stopni, przeliczony na kwaterniony, będzie miał tutaj zupełnie inne współrzędne, to będzie 0,924,00,0383. Kwaternion tutaj jest najbardziej zagadkowym rodzajem obrotów, ale jest też w pewnych zastosowaniach najlepszym rodzajem obrotów. Między innymi dlatego, że już powiem od razu takie niezrozumiałe być może słowa, przy używaniu kwaternionów nie mam tego problemu z kolejnością transformacji przy obrotach wokół osi i nie występuje takie zjawisko jak gimbal lock, o którym powiem kiedyś w przyszłości. Tak czy inaczej, stosowanie kwaternionów jest używane domyślnie w systemach, które opierają się na, powiedzmy sobie, systemach kości, a więc przy animacji, przy rigowaniu, tam gdzie używamy szkieletów, no oraz w różnych innych sytuacjach, w których zależy nam na tym, aby zawsze dało się wyliczyć najbliższą i najkrótszą drogę pomiędzy dwiema różnymi orientacjami. Jeżeli ta małpka ma teraz taką orientację, a kopia tej małpki może mieć na przykład taką orientację, to za pomocą kwaternionów jestem w stanie znaleźć najkrótszy możliwy obrót pomiędzy tymi dwoma położeniami. Oczywiście mówimy tutaj o położeniu w sensie obrotów w przestrzeni. Na razie myślę, że początkujący mogą korzystać z obrotów typu X, Y, Z, ponieważ to jest takie najbardziej logiczne, ale może dojść do pewnych sytuacji, w których ten obrót nie będzie Wam wystarczał i może dojść do jakichś takich, powiedzmy sobie, utrudnień. Na przykład, jeżeli będę chciał obrócić taką małpkę w osi X, weźmy sobie tutaj transformację X, Y, Z, o 90 stopni na X, to zobaczcie, że ta małpka się teraz przekręciła i teraz gdybym wyświetlił jej osie lokalne, za pomocą panelu Object i tutaj mam coś takiego jak Viewport Display i Checkbox Axis. W tym momencie zobaczcie, że te osie nie pokrywają się tak dokładnie z osiami globalnymi. To znaczy, jeżeli włączę globalną osię na przykład tutaj, to zobaczcie, że teraz na przykład oś Y tej małpki pokrywa się z osią Z globalnego układu współrzędnych. To powoduje, że zarówno obrót na osi Z, jak i na osi Y lokalnej da nam dokładnie taki sam efekt. A więc zjawisko tutaj polega na tym, że tak jakby znika jedna oś obrotu, jeden stopień swobody. I to jest właśnie coś, co prowadzi do zjawiska nazywanego gimbal lock. A propos, gdybyście byli zainteresowani matematyką kwaternionów i takim dokładniejszym zrozumieniem, co to jest, albo właśnie zawrotem głowy, niezrozumieniem, czy tam totalną białaczką, jak zobaczycie pewne wzory, to przełącza się do przeglądarki i zobaczcie w opisie na Wikipedii opis kwaternionów. Mamy tutaj wszystko ładnie wyjaśnione, wszystko pięknie, ale potem są podane definicje tych kwaternionów. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to nie dziwi go to, ale osoby, które mają na bakier z matematyką albo nie doszły jeszcze do tego poziomu, mogą poczuć się lekko zagubione. Pokazuję to dlatego, że jest to sprawa dosyć skomplikowana wbrew pozorom i aby je dobrze zrozumieć, te kwaterniony, trzeba już wiedzieć troszeczkę z matematyki, czyli na przykład czym są macierze, na przykład czym są liczby urojone, o których tutaj była mowa wcześniej i tak dalej. Więc tego typu obliczenia oraz wyjaśnienie dokładne tego typu zjawiska jak liczby kwaternionowe, liczby powiedzmy sobie takie złożone, no będzie trzeba odłożyć prawdopodobnie na jakiś zaawansowany materiał. W tym przypadku to jeszcze jest chyba nie ten etap, ponieważ chciałem mówić w tym poradniku do osób początkujących. Tak czy inaczej, mam teraz obróconą tą małpkę w taki sposób, że ona swoją lokalną osią Z patrzy w kierunku ujemnym osi Y, natomiast osią lokalną Y patrzy w dodatnim kierunku osi Z. Jest oczywiście możliwość zrobienia czegoś takiego, że będę tutaj miał w opcjach możliwość transformacji tylko i wyłącznie położenia, ale jeżeli włączę ten checkbox, to zobaczycie, że tak naprawdę nic się nie zmieni. I teraz, jeżeli chciałbym obrócić tą małpkę, ten obiekt, to zobaczcie, jestem w trybie obrotów, zmieniam kąt obrotu i mogę nawet zobaczyć, jak ten kąt obrotu się zmienia tutaj. Ok? W ten sposób. Ale ten kąt tutaj tak naprawdę się nie zmienia. Oczywiście teraz mogę obrócić małpkę, tutaj to działa, jeżeli ciągnę z paska, po prostu łapię za ten suwak i przeciągam, małpka się wtedy obraca, ale jeżeli chciałbym transformować obiekt za pomocą klawisza R, to w tym momencie ten obrót w ogóle nie następuje. To właśnie dlatego, że mam teraz włączoną transformację tylko i wyłącznie położenia, niczego więcej. Tutaj nie będzie działać ani skala, ani rotacja, a jedyne co będzie działać to przesuwanie tego obiektu. I co więcej, gdybym miał takie dwa obiekty, zrobię kopię, to w tym momencie zaznaczenie tych dwóch obiektów normalnie powinno podczas obrotu obracać jeden wokół drugiego. One się będą obracać wokół wspólnego środka, zobaczcie, w ten sposób. Czyli jakoś tak. Dosyć zrozumiała rzecz. Natomiast jeżeli włączę sobie tutaj taką opcję jak Locations, to jedyne co się zmieni to położenie obiektu, ale nie jego obrót, ten lokalny. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Teraz ten obrót wygląda zupełnie inaczej. Małpki zachowują swoją orientację. Jedyne co się zmienia to ich wzajemne względne położenie. Więc ta opcja tutaj ma sens. Ona się przydaje do właśnie takich dziwnych zastosowań.
Przykładowo, gdybym chciał obrócić zestaw takich klocków, które tutaj będę miał, zrobię sobie kopię. Mam tych klocków kilka. I teraz, gdybym chciał je obrócić i ustawić tak, żeby były w pionie, okay, to mogę zrobić to na przykład w ten sposób. I żaden z tych klocków nie traci swojego własnego obrotu. Obróciły się, a raczej przesunęły się tylko ich środki. Więc obracam tak naprawdę w tym momencie te klocki tak jak prawdziwe punkty, a nie jak prawdziwe bryły, które mają własny kształt. I właśnie ta opcja Locations do tego służy. Oczywiście Origins, ewentualnie Parents wyjaśniłem już wcześniej, tłumacząc to na przykładzie przesuwania, czyli tego narzędzia. Dzisiaj mówimy o narzędziu takim jak obroty. I tutaj również jest sporo ciekawych rzeczy. Więc może tak, żeby ujednolicić. Jak wcisnę R i podam kąt obrotu, to obracam cały ten zestaw zaznaczonych obiektów w płaszczyźnie ekranu, w osi prostopadłej do ekranu. Natomiast jak wcisnę R, na przykład później X i podam kąt obrotu, w tym momencie obracam wokół osi, którą wcisnąłem, czyli X, Y albo Z. Jeżeli chciałbym obrócić te obiekty wciskając R i później Shift X, no to w tym momencie mogę podać kąt obrotu i rzeczywiście to także działa. Mogę także obrócić te kostki wokół ich własnego, lokalnego obrotu, który mają u siebie we współrzędnych lokalnych, za pomocą R i później X i jeszcze raz X. I teraz zobaczcie, że pojawiły się aż cztery osie, które pozwalają mi te kostki obracać. Mogę teraz wpisać obrót 45 stopni, bam, i są obrócone. Także obrót tutaj może istnieć również wokół współrzędnych lokalnych, podobnie jak w przypadku zmiany położenia. Myślę teraz, co jeszcze, czy czegoś nie pominąłem. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli najadę myszką na taki kąt tutaj 225 stopni w tym przypadku i pokręcę, to będę mógł ten kąt zmieniać. Kręcę teraz z klawiszem Ctrl z kółkiem myszy. Jest to bardzo niewielka zmiana, więc te kostki ruszają się tak dosyć niemrawo. No, trzeba po prostu odpowiednio szybko kręcić. Jak widzimy, zawsze zmienia się tutaj tylko jedna kostka aktywna w zaznaczeniu. I przy okazji to też również można byłoby powiedzieć. Jeżeli będę miał te obiekty zaznaczone, jest ich więcej niż jeden i chciałbym je obrócić, to oczywiście naciskając R obracam wszystkie. Ale jeżeli będę chciał przesunąć suwak tutaj, żeby zmienić obrót, to będzie zmieniała się tylko jedna kostka. Jest taka różnica, dziwne to się wydaje, ale ma to głęboki sens. Zauważcie, że w trybie siatki jedna z tych kostek jest troszeczkę jaśniejsza niż pozostałe. Niezależnie od tego, którą zaznaczam. Na przykład mogę kliknąć teraz z shiftem, prawym klawiszem, używam prawego do zaznaczania, na tą kostkę po prawej stronie. Ona jest teraz troszeczkę jaśniejsza. Albo na przykład tą ostatnią mogę kliknąć. Ona również jest trochę jaśniejsza. I teraz jak będę obracał te kostki za pomocą R, obracają się wokół wspólnego środka, to jest domyślne, ale suwak obraca tylko jedną. I teraz co zrobić, żeby obracały się wszystkie? Jest na to sposób. Wystarczy wcisnąć klawisz Alt, a następnie kliknąć i wtedy obracać. I jak widzicie, teraz definiuję obrót dla wszystkich obiektów, dla wszystkich kostek. We wszystkich osiach oczywiście, które tutaj pociągnę. Jak zaznaczę wszystkie te obiekty, z Altem mogę obracać wszystkie we wszystkich osiach naraz. Dziwnie to wygląda. Zobaczcie, że te parametry zmieniają się teraz niezależnie od siebie. Każdy inaczej. Oczywiście tak, jak wypada to z obrotów tych kostek. Dosyć ciekawy, fajny efekt. Jeszcze raz to pokażę w widoku, kiedy widać wszystkie ściany. Proszę zobaczyć. Każda z tych kostek obraca się tak jak pozostałe, ale kąty tutaj obrotów zmieniają się w taki dosyć dziwny sposób. Teraz resetowanie obrotu niezależnie od pozostałych transformacji robi się za pomocą Alt-R, tak samo jak położenie resetowało się za pomocą Alt-G. Jak wcisnę Alt-G, wszystkie kostki lądują dokładnie w środku, no i teraz trzeba je osobno pozaznaczać i porozstawiać, aby dało się z nimi pracować. Możliwe jest także obracanie, tak jak to pokazałem, samych środków obiektów, dzięki czemu za pomocą tej opcji tutaj przesuwam te kostki względem siebie nieobrócone. Czyli ich orientacja pozostaje stała, ale to prowadzi do jeszcze innej możliwości. Mogę nawet wyłączyć tę opcję, niech ona sobie będzie wyłączona. I teraz jak kostki ustawię na przykład w formie takiego łańcucha, że są od lewej do prawej mniej więcej na tym samym poziomie, to teraz mogę obrócić te kostki, oczywiście jak tutaj normalnie to jest domyślnie zrobione, wokół wspólnego środka. Ale przecież nie zawsze obrót wokół wspólnego środka jest tym, co jest mi potrzebne. Więc istnieje sposób na to, żeby obrócić wszystkie kostki wokół tej pierwszej kostki na przykład. I aby to zrobić, trzeba zmienić tak zwaną orientację transformacji. Zmienia się to za pomocą czegoś takiego jak Transform Pivot Point i mamy tutaj różne opcje. Zobaczcie, że mamy Bounding Box Center, 3D Cursor, Individual Origins, Median Point oraz Active Element. Domyślnie wybrany jest Median Point i to jest to, co jest wybrane teraz. Czyli Median Point to jest takie uśrednione położenie wszystkich obiektów. Czyli liczone są położenia tych wszystkich wierzchołków i względem tych położeń wierzchołków, a nawet
myślę, że nawet środków tutaj, tylko liczone jest takie wspólne miejsce, wokół którego może nastąpić obrót. Ono jest teraz dokładnie gdzieś w tym miejscu tutaj, w środku. Tak czy inaczej, jeżeli zmienię sobie ten median point, na przykład na coś takiego jak indywidualne środki, czyli individual origins, to nic się nie zmienia. Ten mój narząd, co to takie gizmo, manipulator można powiedzieć, pozostaje w tym samym miejscu, ale teraz mam zaznaczonych kilka kostek. Jak będę kręcił, to każda z nich niezależnie będzie się obracała. Ten obrót zależy teraz od każdego indywidualnego środka, czyli każda kostka dostaje tej transformacji tak samo, jakbym trzymał Alt i kręcił tutaj. Ok? To jest dokładnie ten sam efekt, który można w ten sposób uzyskać. Teraz, jeżeli wybiorę sobie coś takiego jak Active Element, to będę miał obrót kostek tylko wokół aktywnego elementu. To znaczy, one się będą obracały, a ten aktywny element będzie środkiem obrotu. Zobaczcie. Teraz obracam wszystko wokół tej kostki zaznaczonej po prawej jako aktywna. Ona jest znowu troszeczkę jaśniejsza w zaznaczeniu, dlatego jest aktywna. Jeżeli z Shiftem zaznaczę jakąś inną, to inna kostka będzie tą aktywną w zaznaczeniu i dzięki temu obrót będzie odbywał się wokół niej. Więc mogę obracać wokół tego, co tak naprawdę potrzebuję, na przykład wokół drugiej kostki w ciągu i tak dalej. Jeżeli teraz wybiorę sobie stąd coś takiego jak 3D kursor, no to teraz mam obrót wokół 3D kursora. Zobaczcie, jak te kostki odsunę, to nadal w miejscu, gdzie jest 3D kursor, pozostaje ten mój manipulator. Teraz ten 3D kursor jest środkiem obrotu. Wokół niego teraz kostki mogę obracać. Jeżeli kliknę gdzieś w innym miejscu, aby przestawić kursor 3D, to te kostki będą obracały się wokół innego miejsca, bez żadnego problemu. Mogę postawić kursor tu, pomiędzy dwiema kostkami na przykład i proszę bardzo, kręcą się elegancko. Jak na jakiejś imprezie. Ok, tak to działa. Jest jeszcze jedna opcja, która nazywa się Bounding Box Center. Aby to pokazać, potrzebuję równomiernego ustawienia tych kostek, więc może je sobie wszystkie wyrównam przez Alt-G, Alt-R i ustawię je w takiej pozycji, aby jedna stała na przykład tutaj, druga gdzieś tutaj. Zobaczcie, stoją równiutko. I teraz trzecia niech stoi sobie gdzieś tutaj. I teraz zobaczcie, jeżeli zaznaczę dwie takie kostki, to obrót jest wycentrowany pomiędzy nimi. Tak samo jak zaznaczę tą i tą, obrót jest na kostce tej centralnej, chociaż ona się nie kręci, bo nie jest zaznaczona. To jest w miarę oczywiste. Ale jeżeli teraz zaznaczę jeszcze jedną kostkę, na przykład tą, to wtedy obrót ustawia się po środku. I jest to troszeczkę inna orientacja transformacji niż w przypadku, gdybym wybrał sobie stąd median point. Median point jest bardziej jakby tak bliżej tego narożnika tutaj. Natomiast Bounding Box Center to jest taki wirtualny jakby box. Narysuję tutaj taki krzywy box. To jest takie wirtualne pudełko, w którym te kostki sobie siedzą. Oczywiście ono dotyka do samych krawędzi tych kostek. I teraz środek tego pudełka to jest dokładnie to miejsce, wokół którego następować będzie obrót. To jest Bounding Box Center. I teraz jak będę obracał te kostki, to one oczywiście się będą wokół tego obracać. I przy tym trybie nie jest może istotne, ile takich kostek będzie w środku. Jeżeli te kostki będą gdzieś tutaj, natomiast obrys tych kostek będzie zawsze definiował takie pudełko, to i tak będziemy obracali wokół wspólnego środka te wszystkie elementy. W odróżnieniu do median point, który będzie się zmieniał, zależnie od tego, gdzie i ile będzie tych kostek. Zobaczcie, jak teraz wszystko zaznaczę, median point jest tutaj. Jak zaznaczę, dodam tutaj tych kostek jeszcze więcej, teraz wszystko zaznaczę, median point się trochę przesunął i tak dalej. Jeżeli odznaczę jeden element nawet, to od razu widać, jak median point przeskakuje w inne miejsce. No bo on po prostu wylicza średnie położenie wszystkich obiektów. No dobra, myślę, że to wyjaśniłem. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie jeszcze dopisać w komentarzach coś. Wyłączę teraz te adnotacje, które tutaj dodałem. Nawiasem mówiąc, rysuje się je za pomocą wciśniętego klawisza D. Lewym klawiszem, prawy klawisz działa jak gumka. Można wytrzeć to i wygumkować. Ale gdybym chciał wywalić takie adnotacje zrobione na wideodoku 3D, otwieram sobie ten panel po prawej stronie po klawiszu N, wybieram sobie View i tutaj w View mam coś takiego jak adnotacje. Wystarczy tylko, że minusem wywalę tą adnotację, którą dodałem, wtedy całość od razu znika. Zastanawiam się teraz, czy na temat obrotów powiedziałem już wszystko i przypomina mi się, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że jeżeli mamy już jakiś obiekt, na przykład taką kostkę, i ta kostka jest, powiedzmy sobie, ustawiona w położeniu 0,0,0, czy też w orientacji 0,0,0, jeżeli chodzi o obroty, to zawsze można zmienić jej delta transform i ten obrót będzie domyślnie inny. Czyli mam teraz 45 stopni na X, 45 stopni na Y. Jeżeli teraz nacisnę Alt-R, to ten obrót się nie resetuje, ponieważ obrót jest już zresetowany. On jest tutaj, wynosi 0,0,0. Jeżeli tutaj go zmienię, oczywiście wszystko będzie ładnie działać.
ale ten obrót, który jest tutaj, dodaje się właśnie do tego, który jest w tym miejscu, gdzie są globalne osie współrzędnych. Dopiero wtedy kostka wraca, że tak powiem, do normy i jest ustawiona w orientacji takiej podstawowej. Warto o tym pamiętać. No i cóż, mam nadzieję, że chyba opowiedziałem o wszystkim. Jeżeli o czymś zapomniałem, to będzie trzeba później to jeszcze uzupełnić. Do zobaczenia, bawcie się dobrze, powodzenia.